Siemano, z tej strony Jasiek i witam was w kolejnym odcineczku z Spear Revisited, level 6. W poprzednim odcinku żeśmy pokonali Transgrossę, czyli naszego pierwszego ogólnie bossa. Miejmy nadzieję, że nie jedynego. Gdzie my znowu jesteśmy? Jesteśmy w kolejnej jakiejś kurde... może nie jaskini, to są jakieś tam opuszczone cele, tak? Z tego co tam widziałem nazwę misji. Ogólnie nagrywam ten odcinek po tamtym, więc jeszcze nie wrzuciłem tego drugiego. Taka ciekawostka dla was, takie info. Czołem gościu. To co mnie jedynie boli, jeżeli chodzi o tą grę, to fakt, że jest mała ilość broni. I takie troszkę zróżnicowanie przeciwników, to tam chuj, nie? Tam luz. Ale no boli to małe zróżnicowanie broni. To szkoda, naprawdę szkoda. Ile tu w ogóle jest sekretów? Są trzy niby sekrety. Ciekaw jestem, czy przynajmniej jakiś jeden znajdę. Miło by było. Achtung. Achtung, Achtung. O, polskie psy z Mirkiem na czele. Pozdrawiamy Mirka. Cześć, gość. Jezu, niby opuszczony cel, a tyle tej kurde tych Niemców lata, że to głowa ma. O, zerwałem w łeb. To bolało. To bolało, gościu. Ale już nie żyjesz. A kto umarł, ten nie żyje. Jak to mawiał klasyk, czyli Franz Maurer. Tu chyba już byłem, nie? Tak, tu załatwiłem, to jest po prostu takie drugie wejście. No i to jest w sumie level 6. Tak jak patrzyłem na YouTubie, to chyba jest 20 poziomów? Coś takiego? No to w sumie kampania na parę godzin będzie. Dobra, mamy tutaj srebrny klucz. To jakaś jadalnia była, czy coś? Chuj wie. I tu nie ma żadnego sekretu. Ale lipa. Lipa, lipa, panie dzieju. Lipa, lipa. Dobra, tu wszystkich pozałatwiałem. Tu byłem. Aha, dobra, to już wiem, gdzie muszę iść. Muszę się wrócić gdzieś tam na początek, nie? Z tego co pamiętam. Kaj te drzwi. One gdzieś tu były. Tu. O kurde, się pomieszczenia nagle pozmieniały. Bo trochę ich tu jest. Co by nie mówić. Fajne czaszeczki z SS. To z fasty, jakże pięknie to wygląda. So beautiful. Pewnie złoty klucz jest potrzebny. Oczywiście. Gdzieś tutaj pewnie... Tak myślałem, gdzieś w którymś tu pomieszczeniu będzie. Jezu, ile skarbów. Brr, brr, brr. Brr, brr, brr. To co, wszyscy tutaj? Who's next? Who's next? Moment, czy ja tam byłem wszędzie? Nie byłem wszędzie. Tu jeszcze chyba nie byłem. Właśnie. Achtung. No to jakaś sypialnia. Była. Kiedyś. Ale już jej nie ma. To dobra, to można w sumie iść do tych złotych drzwi. Taka miejscówka to mi się za bardzo nie podoba właśnie. A tu jest winda, dobra. To jeszcze chwilę. Bo a nóż może gdzieś tu będzie sekret. A przynajmniej warto by było jakiś jeden sekret znaleźć, co? Czy nie? A w sumie jebać.
O, 100% zabitych, to przynajmniej ten plus. Teraz blok B. Cele blok B. O! Czy to przypadkiem nie jest muzyka z Duma? No, pewnie, że Dum. Jest muzyka z Duma. Nawet nie sprawdziłem w poprzednim odcinku, jak się w ogóle jakość dźwięku nagrało, jak głos się w ogóle nagrał. Mogłem, kurde, sprawdzić. No to jest muzyka z Duma. Poznaję. Ale pasuje tu idealnie, nie taki rozpierdziel tu robimy BJ-em. Tu nagle jakoś czereśniaków z cel żeśmy rozwalili, tutaj kolejnych rozwalamy. Leżeć. Leżeć, gościu. O, fuck. No, ładną rzeźnię robimy, co by nie powiedzieć. Ładna, ładna. Srebrny klucz zrobiony. Znaczy, srebrny klucz zrobiony. Co ja, kurde, ślusarz jestem, żeby klucze robić? Jasiek, myśl czasami, co mówisz. I co robisz. No ale dobra, no mamy srebrny klucz, to przynajmniej ten plus. Ach. Stulejka mózgu się włączyła. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o design poziomów, to... wygrywa. Jest masterpiece. Tam zaraz pójdę. A nie, tu byłem, dobra. Tam mogę już iść. W sumie. Tylko tu jeszcze przejrzę. A tutaj też byłem, wszyscy rozwaleni. To jakiś sekret będzie? Ile tu w ogóle jest? 6 sekretów. Ja pierdziel. Zerwałem w łeb. Dawać mnie, kurde, sekrety. Te skarby. Pieniądze. Many, pieniądze. A to mi przypomina... w sumie tam to miejsce, ogólnie to mi przypomina pierwszą mapę z... Wolfensteina 3D. Tutaj gdzieś coś będzie? Tutaj się jakoś w sumie można dostać, nie? No właśnie. Dobra, jest pierwszy sekret. Uwielbiam takie te skarby znajdywać, kurde, fajna sprawa z tym jest. Taka satysfakcja, nie? Że coś tam się znalazło jednak. Leżeć. O, fuck. Kościu. Startujesz do BJ Blaskowicza? Oho! Jak ładnie. Ała, się uderzyłem. Sorry, teraz nic nie mówię, ale kurde, staram się skupić tutaj, bo... zauważyliście, czy może zauważycie w poprzednim odcinku, jak kurde zerwałem od transgrosy. To bolało. My to normalnie rzeźnie robimy. Już wy goście nie macie ze mną najmniejszych szans. One shot, one kill. Jeden strzał i nie żyjesz, gościu. Ty, widziałem kogoś. A nie, to był trup. Szpion. Jeszcze strzałem tych szpiegów. No właśnie, tu był. Strzałem coś, ćpion, ćpion, ja nic nie ćpię, gość. Co ode mnie chcesz? Tu nic nie ma. Ale tu jest złoty klucz. Bardzo dobrze.
wybornie wręcz. Ile to już w ogóle odcinek trwa? 10 minut. Właśnie patrzę na OBS-ie. Mapę włączyłem akurat w tym momencie, kiedy odeszli. No to ładnie bym zerwał w łeb. Co by nie powiedzieć, ładnie bym zerwał. W Pyszczaka, tak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze nie byłem. Najwidoczniej... Teraz tak myślę, a tu jeszcze nie byłem. Tylko będę spoglądał na mapę, no mówię, gry jeszcze nie znam. To nie Wolfenstein 3D, że tą grę to się już na pamięć zna. W sumie to jest, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, to jest moje... moja pierwsza gra w tą grę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Chwila. Gdzieś. Tutaj coś? Nie no, tutaj nic. A bo ja tu byłem, kurwa mać. Już się zgubiłem. Tu byłem, nie? Tak. Tu też byłem. Będziemy iść po trupach do celu. To chyba będzie najlepszy sposób, żeby, kurde, znaleźć wyjście z tej jebanej mapy. Moment, sobie. Chwila. Aha, dobra, już chyba wiem. Muszę iść tu. Tu. Czy w ogóle muszę się chyba cofnąć do końca? Dobra, już wiem. Teraz idziemy tu. Nie tu, kurwa, debilu. Tylko tu. Jest sekret. Jasiek. Ty debilu. Nie mów, że się zgubiłeś. Moment. Ja muszę przejrzeć tutaj mapę, jak to wygląda to cała budowa. Aha. Moment. Przejdę po prostu strzałką. To będzie najłatwiejsze rozwiązanie. I muszę iść. A tu. Dobra, już wiem. Teraz muszę iść tu. Tu. No właśnie. I tu były właśnie złote drzwi. Nie, srebrne. Ale tu co dziedziesz? Ech, Jasiek, coś z siebie wyrośnie. Wow, ale wiksa. Ale jeszcze chyba nie byłem. Nie, no bo tu były srebrne, tak? Och, pomieszane, kurde. Wszystko. Wszystkich przedziurawiłem. Leżeć. Użyliście mnie, przez was się zgubiłem. Musieliście robić takie pojebane poziomy. No ludziki, kurde, co to ma być? Tutaj coś. Nie ma nic. Leszcze. Achtung. No i nie ma żadnych. Wow. Nagle tylu czereśniaków tu się pojawiło i to jeszcze wszyscy razem. Chyba zbiorowy gangbang robili. Na pewno. Tam coś jest? Chyba nie. No dobra. Naprawdę wszystkich pozabijałem. Dobra, processing, ale ja sobie zrobię od razu save'a, żeby nie było. Zrobimy sobie jeszcze jedną misyjkę i będzie fajnie. A myślałem, że można tak szybko, kurde, tutaj skończyć. Dobra, tam potrzebuję silver key. Mam nadzieję, że teraz nie będzie
ciemny materiał, bo tu jednak mapka jest dosyć ciemna. Ile w ogóle sekretów? 5. A to aż się prosi, żeby tu sekret był. Nie ma? O, wycwaniacz. Ale co by nie powiedzieć, zróżnicowanie poziomów jest. Się powtórzę, ale to jest naprawdę warte zapamiętania. Tutaj silverki. Jezu, wszyscy padacie jak muchy. Wow. To bolało. Gościu. Rambo mod. To też silverki. Duża mapa. Leżeć. Strażniku wsi. Która się nazywa Trzecia Rzesza. Leżeć. Odbijam już. W sumie już drugi odcinek dzisiaj nagrywam, więc... ma prawo mi odbić. Co nie? No. Dzięki, że się ze mną zgadzacie. Dobra, mamy silver kija. A, czyli tu możemy wyjść, dobra. Teraz tu jeszcze przejdę. Kurde, fajna muzyczka leci. A nóż, może jakiś sekret tu będzie, nie ma. O, jest! Jezu, ile punkciorów. Pewnie za milion punktów wyskoczy BJ i zacznie tańczyć makarenę. No nie ma żadnych sekretów. Oh fuck. Ale sala bankietowa. Panie. O panie, to ty na mnie spojrzałeś, kurde. Dosłownie. Tik, 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 tik. Din, 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 din. Chyba, że go wtedy nie trafiłem, nie? Przeleciał obok ściany i koniec. No i teraz... gościu. Gościu kolorowy. Tu nie byłem jeszcze? A bank. Teraz to już chyba całą tu mapę przyszedłem, nie? Wzdłuż i wszerz. Tu byłem. Życia mam full. Tu byłem, tu ich pozabijałem. Tu też byłem, ich pozabijałem. I tak się zastanawiam, gdzie tu jeszcze można iść. A, już chyba widzę. Bo to jest tak, tu są jakieś drzwi. Tam też pomieszana, kurde, ta mapa. Ja pierdzielę. Tak myślałem, że tu będą. A tu jakiś secret, coś? Nie, to było do przewidzenia, gość. O! O kurde! O panie! Megaśny secret. Jezu! Ale żem trafił. Leżeć, polskie psy. Dobra, gdzie tam jeszcze nie byłem? Musiałbym iść... tutaj? No właśnie. Szkoda, że tylko 3 bronie mamy, kurde, można powiedzieć. Lipa trochę. O! A
tu już potrzebuję goldki. No dobra. A tu? A tu już byłem, aha. Czyli teraz będę musiał po prostu polatać tutaj i poszukać złotego klucza. No dobra. Skoro tak, to tak. O, panie! Kurwa, ile ich tu był? No w sumie pilnowali klucza, nie? No tu już chyba takie dwa większe sekrety tutaj znalazłem. Tutaj coś będzie? Nie ma nic. Dobra, mam złoty klucz. No to można iść już, nie? Tam do tych złotych drzwi. Nie te. One gdzieś tu były. Kurwa. Po świńsku, ale zdrowo się przyjęło. Gdzie te drzwi? Gdzie te... O, apteczka tam była. Se wezmę. Przyda się. No i się kuźwa zgubiłem, nie? No ja pierdzielę. Jak się można zgubić w grze, nie? Tutaj. Kościół! Leżeć. A tu jest winda. A tu już byłem. Dobra. No dobra. Pokończymy. 40% sekretów. To nie było źle aż tak. Ja się troszeczkę musiałem rozciągnąć. Guardhouse. No, muzyka z Duma dwójki. Dobra, przejdziemy jeszcze może ten guardhouse. Cichlajny jakiś. A, w sumie to czemu? Saving Breivik musi być. Śpiało! Wow. Ta mapka już mi się zaczyna podobać. Fajnie wygląda, naprawdę fajnie. Achtung! Kurde, dwóch kości w kiblu se siedzi. Przysiad na butle pewnie robią, kurde. Też nie ma żadnych sekretów. No ile w ogóle sekretów? 4. 82 przeciwników. O, w dupę. Tu coś. Nie ma nic. Lipa. Moment, czy ja byłem tutaj? Tu byłem. W sumie byłem wszędzie tutaj. Muszę znaleźć po prostu jakąś taktykę. Jak kurde grać tego Wolfika. Albo właściwie jak będę jeszcze jakieś inne modyfikacje robił do Wolfa, po prostu sobie znaleźć sposób jak latać po mapie, żeby się nie zgubić. Tutaj silver key potrzebny. Też nie ma żadnego sekretu. Dobra, to jeżeli tam już jest oczyszczone, to dobrze. Przynajmniej żaden czereśniak mnie nie będzie irytował swoim jakże męskim zachowaniem i pochodzeniem. Goldki potrzebne. Czyli wiem wszystko. Kurde, muzyka z Duma, nie? Jeszcze niech z Duke'a tu będzie. To będę w niebo wzięty. To normalnie aż się prosi, żeby tu sekret był, nie? No to już chamskie było. To już było chamskie. Dobra, czyli jeszcze... Gdzie nie byłem? A, nie byłem. Tam nie byłem, dobra. Tu. Nie byłem tu. To mogą być klucze. Przynajmniej srebrny powinien być.
Kurde, fajnie to wygląda. Postarali się. Zrobieniem tej modyfikacji. Tu se koleś przy biurku stał. Taki surprise, motherfucker. Jest lepiej, dobrze. Bardzo dobrze. Patrzę, że gdzieś tu już sekrety, kurde, są, ale nie ma, no. Czemu nie ma, to ja nie wiem. Tu gold potrzebny. Czyli teraz muszę się wrócić, tak? Tu byłem. No to się wracamy. Tylko teraz gdzie może być... Silver. Silver chyba tam był, nie? Tam właśnie. Rambo mod. Skakany fotel na łeb i koniec. Wyjaśnianie wszyscy. Kolego. Tak to się bawić nie będziemy. Dobra, to punkty były, to nic poza tym, czyli tylko skarby tu. O! Się zerwali. Tam. Nie. Kurde, głupi jesteś. Pierdolnięty czy co? Achtung! Chyba nikt nie usłyszał twojego Achtung! No dajcie mi jakiegoś sekreta tu. Dobra, jest złoty klucz. To już chyba można stąd powoli wypierdalać, nie? Skurwysyny. Żebym przypadkiem nie zerwał w łeb od kogoś przez przypadek. O, kolejny punkcior. Treasury. O, bardzo fajnie. Apteczka. Dobra, nie byłem jeszcze tu. Wow! Kurde, ile ich tu jest? Chuj wie czego bronili. Masakra tu jest, kurde. Ale to mi się podoba, że jednak jest kim walczyć. Bardzo dobrze. Ale co mi z tego, nie? Jeszcze amunicję wezmę. Zbieram to, co mogę pozbierać. I wypierdzielamy do złotych drzwi. To były te. Trochę nudno, że tylko tak trzech przeciwników rozwalamy, nie? O, fuck! Czemu cały czas mówię o fuck, to ja nie wiem. Zaraz się dopierdolą na YouTubie, że ooo, przeklina. Jasiek, ty chuju. Dobra. Tam coś jest. Aha, tutaj po prostu jest wyjście. No to dobra, kończymy poziom. I tyle. O, 100%. Skarbów tylko 24? Lipa, kurde. Ludwik Focekopf. Czyżby to był...
boss? Chyba tak. Za dużo apteczek tutaj jest. Ludwik Focekop. Taka dziwna nazwa, nie? Focekop. Prawie jak ten. Castle Totenkop. Pozbieram sobie tu treżury. Ale muzyczka dobra jest. Ale z czego to nie wiem. Ciężko stwierdzić, co to może być za MIDI. Dobra, zrobimy sobie save'a. No czemu by nie? Zaraz można zerwać ładnie. Takie miejscówki to mi się właśnie nie podobają za bardzo. Teraz tu wszystkich kolegów pozabija mnie. Dobra, weźmiemy apteczkę. Teraz trzeba będzie się skupić to bardzo mocno. Żeby w pysk nie zerwać. Oh fuck! Tutaj na przykład teraz. O, co to było? Pokaż się, gościu. Co i bisty? Co on robi? Ludwik Focekopf. Tak zauważyłem. Ale dobra, zrobimy sobie loada. Bo tylko chciałem zobaczyć szczególnie go z bliska. Au. Kurwa. O gościu. Przecież mnie wystraszył. Te znaczki Mercedesa, kurde. Nie no, to kółka była, ale... Kurde, wytrzymały koleś jest. Sejwik. Co on ma jeszcze minigana tu? Ty no kurde, kolej z MG42 jeszcze we mnie moździerzami będzie rzucał, nie? Cwaniaczek z PGR-u. Dobra, to był błąd. Nie wolno tak na chama się tam wbijać. Trzeba będzie go tak okrążać po prostu. Będzie najlepszy sposób. Skąd żeś się, gościu, tam wziął, to ja nie wiem. Czyli apteczka jest. Będzie ciężko, ale ja się gdzieś tu wrócę po amunicji i po apteczki. Bo amunicji to już za mało mam. A muszę tego gościa załatwić. Bardzo fajnie, że jest tylu bossów. Znaczy, jestem w szoku. Au. Ale ładnie zero. Nie, nie mów się, że ja loada zrobiłem. Kurwa mać. Nie ten klawisz. Chciałem save'a zrobić, a zrobiłem loada. Dobra, nieważne, nieważne. Ale spróbujemy jeszcze raz go rozwalić. Nożem. To nie będzie głupi. O! Dobra. Trochę zerwał. Chodź, przyjacielu. Jak to mawiał Gimper. Przyjacielu. Bo takich jak ty to jest niewielu. Elu, elu. Przyjacielu. Spałeś dzisiaj w hotelu. Bo takich jak ty z hotelu zostało niewielu, elu. Przyjacielu, elu. Nie wiem, co nawinąłem, ale chuj w to.
Sejwik. Zdechniesz w końcu? 38 HP. To niezły dym. Skąd by tu wziąć apteczkę? Tu jest jedna, tu jest druga. Tu złoty klucz. Dobra, jest 100%. Można pójść dalej. Sejwik. Standardowo. W końcu żeś padł, gość. Fuh. Nice, kolejny boss wyjaśniony na pyrę. I teraz kaj te drzwi. Tutaj. Pięknie. Udało się. Ludwik Fotzekopf. Główny zamek. Ale główny zamek to będzie w następnym odcinku. Ja się z wami w tym miejscu żegnam i zapraszam na kolejny odcinek z gry Spear Revisited. Na razie i cześć.